Jeszcze latają, ale najlepsze już minęło. Październik, a w październiku zauważyłem, jest taka godzinka pyk i po imprezie. Jak oceniasz, na jakiej wysokości jest podstawa? Na naszą. Coś tam lata. Dziwnie. Chyba nie był dobry moment. Kryzysowa wersja Icka. Co ja mam ten, taką taśmę? Szału nie ma. No, dramatyczne chwile. Lepszym. Październikowa termika i podstawa. Nakręcimy chociaż raz. Coming, coming. No i jest podstawa. No, tu las po horyzont. Ptaszyska. Wierzymy mu. Wchodzimy. W tamtym rejonie jeszcze na południe nie byłem. Ja miałem takiego glajcika sprzedawać za 2500. Nie. Kruki jesienne uczą się latać. Coś wspaniałego. Siadło, trafnąć ze ptaka. Warun trochę mi zdech nie nosi. A kruk się śmieje. Zrobił nas. Czy to ten?
krater. O, drugi. No muszę to powiedzieć, no super dzień. Kolega idzie po jeszcze. Tak kiepsko nosi. Minusem tego miejsca jest to, że nie można dać zlotu jak z dupi, bo są zabudowania, przewody. Tutaj fajnie przyjechać jak mocno wieje, albo jest tak jak dzisiaj, termika. Trzeba nacieszyć się jesienią. O. Co wie, wiewiórka. O, ucieka. Jeszcze jeden. Odlatują. Gałąsi. Czy co? Jakoś cicho. Dzięki, hike. Już wiem. Awaryjnie lądować trzeba poniżej ambony. Może chcesz kostur, dziadku? No, tak. Od dziadka. Ja mam sklerozę, a Bumat ma kostur. Jak? No ale tam to tak się... Pushback? No, no, no. No i po warunie. My chcemy grochówki. Już pan tutaj zmywa, już myśleliśmy, że... Super. Wyciąg tam. Wyciąg tam. O, właśnie o to mi chodziło.